niecałe 3 miesiące powinien zostać oddany do użytku przybudowywany na Gminne Centrum Kultury w Ochyniu budynek dawnego WDT. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie prawie 1,5 miliona złotych. Resztę, około 550 tysięcy, gmina dokłada z własnego budżetu. Znajdujemy się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ochyniu, gdzie trwają prace modernizacyjne. Przebudowujemy tutaj budynek użyteczności publicznej, będący jeszcze właściwie do niedawna wiejskim domem towarowym na Gminne Centrum Kultury. W wyniku planowanej przebudowy zostanie dobudowana klatka schodowa, w dużej części już ona się tutaj znajduje, za tą przeszkloną witryną. Budynek uzyska windę dla osób niepełnosprawnych i będzie w pełni dla nich dostępny, będzie budynkiem funkcjonalnym. W wyniku tak prowadzonej przebudowy starego budynku, bo ten, który był wcześniej, pochodził z lat 60., uda nam się wygospodarować powierzchnię na potrzeby kultury mniej więcej 800-metrową. To dosyć dużo, bo wychodzi prawie 300 metrów na kondygnację. Wokół obiektu powstaną nowe miejsca parkingowe, całość zostanie ogrodzona, uzupełniona zostanie zieleń. Mamy nadzieję, że będzie to również z korzyścią dla naszych mieszkańców. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe w budynku użyteczności publicznej. Gmina Wochyń uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 1 400 000 zł. W ramach tych robót będziemy musieli jeszcze dołożyć 550 000 zł na dokończenie przebudowy tego budynku. Obecnie firma wykonawcza wybrana w przetargu, to jest Azbut z Komarówki Podlaskiej, układa podłogi, wykonywane są schody wewnętrzne, wykonywane są łazienki. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu przygotowanym dla jednej z organizacji społecznej. Będą tutaj mogły ćwiczyć zespoły śpiewacze, będą się odbywały różnego rodzaju spotkania sekcji tematycznych. Gmina Wochyń, składając wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadziła również konsultacje społeczne, takie badania ankietowe, z których wyszło, że przebudowa takiego obiektu jest bardzo uzasadniona w gminie Wochyń. Mieszkańcy oczekują miejsca, w którym mogliby rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Szczególnie wielu mieszkańców zgłaszało potrzebę zorganizowania miejsca, gdzie mogłyby się odbywać różnego rodzaju spotkania poetyckie, gdzie mogłyby ćwiczyć zespoły śpiewacze, gdzie mogłyby się odbywać spotkania dla dzieci, młodzieży. Na parterze budynku zostanie zorganizowana sala dla spotkań z mieszkańcami. Urządzone zostaną tutaj również zaplecze takie kuchenne. Chcemy, żeby można było w tym budynku poza samym spotkaniem, odbyciem zebrania wiejskiego, narady, innej uroczystości, żeby można było tutaj spokojnie na przykład zaparzyć kawę, podać herbatę, poczęstować się ciastem. To miejsce jest na parterze, będzie również dostępne dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa zostanie przygotowana również ze względu czy z myślą o takich osobach. Na piętrze budynku przygotowane jest pomieszczenie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka wróci z powrotem do naszego lokalu. Chcemy, żeby stała się nowoczesnym centrum edukacyjnym, centrum informacyjnym. Zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy, w nowoczesny księgozbiór. Chcemy również, żeby tutaj codziennie pracownik biblioteki służył fachową informacją, żeby był dostępny, żeby to miejsce również przyciągało najmłodszych naszych mieszkańców. Na piętrze budynku przewidziana jest największa sala, która będzie mogła służyć tutaj mieszkańcom. Będą się mogły odbywać różnego rodzaju takie spotkania rocznicowe, różnego rodzaju wspomnieniowe. Tego też oczekiwali mieszkańcy gminy Wochyń. W chwili obecnej przygotowywane są ściany do malowania, montowane będą grzejniki, do wykonania pozostał jeszcze sufit. Ze względu na prowadzone prace instalacyjne nie jest to możliwe w najbliższych dniach, z lekkim opóźnieniem, ale sądzimy, że nie wpłynie to na oddanie ukończonego obiektu. Inwestycja jest przewidywana do zakończenia na 31 sierpnia bieżącego roku. Postęp prac jest bardzo zadowalający, żadne okoliczności wpływające na opóźnienie tego terminu póki co nie zaistniały. Mamy nadzieję, że tempo prac wykonywanych przez Azbut pana Andrzeja Zieniuka będzie tak samo imponujące jak do tej pory. Zaawansowanie prac myślę, że sięga dzisiaj co najmniej 70-75%. To bardzo dobry prognostyk do tego, żeby 1 września można było już z tego budynku korzystać.